Hej, witam się ponownie z Wami na moim kanale. Nie będę się Wam pokazywać, ponieważ jeśli widzicie ten film, to już widziałyście vlog, to będzie przed vlogu. A we vlogu Wam tłumaczyłam, że nagrywam bez twarzy, ponieważ dzisiaj wróciłam z Grecji i jestem niewyjściowa, jestem zmęczona, więc nawet nie chcę mi się malować i robić, a chcę Wam pokazać, co przyszło do mnie i co kupiłam na miejscu, więc od razu przejdę, tak widać opaleniznę, od razu przejdę do rzeczy i Wam pokażę, więc tak, najpierw pokażę Wam zamówienie kobiecej. Bo to przyszło jak mnie nie było, zamówiłam tuż przed wyjazdem, ponieważ mi się żele skończył do paznokci, przez co muszę dzisiaj zrobić. Więc zamówiłam sobie ten IBD Builder Gel Clear, jakoś tak transparentny, miałam go już wcześniej. Jest to duże opakowanie, 56 gram, więc zamówiłam całe opakowanie. Na próbę sobie wzięłam też z tej serii Hard Gel LED UV Builder Gel Pink. Rose, niby zobaczymy, nie wiem, czy on jest mocno kryjący, czy nie, tylko 14 gram taki malutki wziąłem na próbę. Jak będzie fajnie, to będę go kupować. Gdybym chciała jakiś French czy coś zrobić, to sorry, że nie mogę się wysłowić, ale spałam tylko półtora godziny. Z Neon Naila klasyczny ten Thermo Color Bloody Mary. On jest czerwony, jakiś zimny i na ciepło zmienia się na różowo, z tego co wywnioskowałam, bo opakowanie jest teraz zimny i jest czerwony. Zamówiłam kilka wosków dla mamy i dla siebie, zamówiłam dwa Egyptian Mask, bo już go miałam, był całkiem fajny, i Pink Sands też miałam, też bardzo fajny, więc te dwa. No i dostałam jakąś taką próbeczkę, o, już odrost widzicie, a paznokcie mają lekko ponad tydzień, ale dzisiaj będę je zmieniać właśnie, jak będę robić, bo chcę wypróbować ten nowy termolakier. Tu jakiś Botox Lift i tu jakaś próbka z Lumen. Jakaś opis różnych ich baz chyba. I tu mam jakieś dwie próbki. Więc zobaczymy, co będziemy używać. A no i oczywiście zestaw wecików celulozowych. Oni nie mają żadnego opakowania, bo są w reklamówce za kobiety. No to z takich 500 sztuk zwykły zestaw. To jest zamówienie za kobiecej. I teraz przejdźmy do Grecji. Więc tak. Kupiłam sobie taką reklamówkę na zakupy, z takiego fajnego, ala lnianego materiału, bardzo gruby, fajny, tutaj zapinana na rzep. Za 3,90 euro. Pamiętam cenę, nie mam tu ceny, ale pamiętam ją, bo właśnie tu była w miarę okazyjna cena. Z taką fajną rączką, z napisem Grecja, no i oczywiście oliwa z oliwek, oliwki i tak dalej, czyli ich symbol taki typowy. Wziąłam sobie taką jedną torbę na zakupy, żeby fajną mieć, konkretniejszą, bo ta moja już z winogrona składana, już trochę jest zdezelowana i ta jest na pewno mocniejsza, więc taką torbę. Tacie przywiozłam dwa trunki Uzo kreteńskie, 200 ml takie właśnie w takim fajnym tym. Mój tata takie alkohol kolekcjonuje na regale, więc to nie będzie do wypicia, ale właśnie taka ładna buteleczka, więc taki truneczek. Cel wam nie podobać, bo nie pamiętam, ale to Uzo chyba 4 euro kosztowało. A raki chyba około 10 coś. Raki to jest bimber z winogron właśnie, ich tamtejszy grecki. Tylko ma w takiej ładnej, ozdobnej butelce z napisem Kretę, więc nie ma napisanego, ile ma procent i tak dalej. Jest napisane, że jest litrowy. I tu nic więcej nie ma takich szczegółów, więc nie wiem, ile to ma procent, ale czysta raki z winogron właśnie podobno ma ten bimberek około 70. Jestem ciekawa, ile ten będzie miał, ale nie wiem, czy tam będzie go chciał otworzyć, czy postawi go właśnie ze względu na ozdobną butelkę z Krety. Więc to kupiłam tacie. Babci przywiozłam. Babci koleżance przywiozłam właśnie. Wyciągam jeden zestaw, bo to są dwa identyczne zestawy. Taką buteleczkę. O, tu mi się coś przerzuciły, te granulki. Wszystkie do góry mi poleciały, nie wiem dlaczego. Z oliwy. One powinny być na dnie chyba. Nie wiem, czemu one idą do góry, może tak miało być. No i to jest oczywiście oliwa z oliwek, zresztą Kreta słynie z oliwek. Tu właśnie taka kreteńska jakaś firma. Taką małą, nie wiem, to jest 100 ml. Tak, 100 ml. Taką oliwkę i taki ładny magnesik z Krety. Więc takie mam dwa zestawy właśnie dla babci, dla jej koleżanki. Zaraz Wam jeszcze przyniosę, bo nie przyniosłam, pokażę, co kupiłam mamie, ale najpierw pokażę, co kupiłam sobie, więc mam tak. Magnes, taki szklany, z Agios Nikolaos, bo tam byliśmy, jak płynęliśmy na Spinalongę.
Więc i tam w tym mieście właśnie też chodziłam sobie i tak dalej, więc kupiłam sobie magnesik z tego miasta. No i oczywiście ze Spinalongi, no bo jak byliśmy, to musi być. Ten jest taki już kartonowy w formie zdjęcia. I a propos Agios Nikolaos, tej miejscowości, ona jest nazywana podobno takim greckim Saint-Tropez, europejskim czy jakoś tak. A naprawdę ładne turystyczne miasteczko. I przy okazji tamtego spływu właśnie chodziliśmy po Agios Nikolaos, mieliśmy 1,5 godziny wolnej. I moja pani przewodnik, nasza, właśnie jak się zapytaliśmy o markę, to kosmetyki, bo chciał kupić coś po opalaniu i tak dalej, to powiedziała, żeby sobie zwrócić uwagę na Koresa, ponieważ on u nas w Sephorach jest bardzo drogi, a tu są ceny całkiem fajne. I właśnie tak się skapnęłam, domyśliłam się, że on jest z produkcji greckiej i faktycznie, zobaczcie. Made in Grece, Ateny. No, więc jest to grecki produkt, w miarę naturalny. I to jest ten krem pod oczy, który wam kiedyś pokazywałam w Denku, że miałam próbkę z Sephory i był zarąbisty, tylko kosztuje 225 zł u nas. A jak widzieliście na opakowaniu, w Grecji zapłaciłam za niego 30 euro. Gdzie ja miałam euro przeliczone jako 4,30, więc wyszło tam 127 z groszami chyba za niego. Złoty. Więc jak zobaczyłam cenę, to od razu go kupiłam. A w Sephorze na promocji minus 20 on kosztuje 180, więc ponad, więc i tak zostało mi około 60 zł w kieszeni, więc jestem naprawdę mega zadowolona z tego zakupu. Jeszcze sprawdzałam 3 razy na stronie Sephora, czy to jest na pewno ten krem, sprawdzałam różnicę w cenie, czy się opłaca i faktycznie się opłaca, więc jeśli mieszkacie w Grecji, bądź nie wiem, będziecie w Grecji, to warto zwrócić uwagę na kosmetyki Koresa właśnie, bo są tam dużo tańsze. I to jest właśnie taki, o, z pompeczką. Naprawdę fajny, ja próbkę miałam chyba 2 tygodnie chyba taką małą, więc będzie to mega wydajny krem. I właśnie go kupiłam. I z tego jestem, to jest jeden z zakupów, z których jestem zachwycona. Taki sobie prezencik, pamiątkę zrobiłam z Grecji, więc mam ten krem. U nas za tą regularną cenę bym go raczej nie kupiła, ale tam jak najbardziej. Kupiłam sobie również magnesik z Grecji, taki klasyczny, właśnie z takimi, taki kartonikowy, ale to kupiłam go później, bo mi się spodobał, a miałam jeszcze 2 i mogłam się zdecydować, który, i kupiłam oba. Ten jest taki typowo Grecja, taki ładny właśnie klimatyczny, typowo grecki, tu fajne takie wyżłobienia, normalne są, nie jest taki, że jest gładki, tylko słyszycie, taki chropowaty, normalnie wybrzuszenia ma. Fajny. I patrzyłam, żeby miał na całości magnes, żeby się dobrze trzymał, bo te, co mają takie małe, przeważnie szybko spadają. I drugi jest kreta. Jest kształt wyspy, zaznaczone jakieś tam różne rzeczy. Delfiny. Niestety delfinów ani żółwi kretyjskich karita, czy jakoś tak się nazywają, nie widzieliśmy. Ale za to widzieliśmy kuski kri-kri, które żyją na Krecie, więc spoko. I no, więc jeszcze taki magnesik również na całej długości. Kupiłam sobie taką naklejkę na walizkę, ponieważ mam w planach kupić sobie walizkę, jakąś fajną, taką normalną, sztywną. I wtedy będę sobie naklejać takie naklejeczki. Więc naklejeczka sobie na razie będzie leżeć. Bo uważam, że takie naklejki to też fajna sprawa na walizce, widać gdzie się było. Kupiłam sobie również 2 pumeksy, ponieważ jak wiecie, koło Krety jest Santorini. Mieliśmy płynąć na Santorini, ale niestety wycieczka była droga i zrezygnowaliśmy. No i Santorini to jest wulkan. I właśnie z pyłu tego wulkanu czy z czegoś tam produkują pumeksy. Kupiłam jeden taki troszkę drobniejszy, drugi taki grubszy zdzierak. Więc na pewno wylądują w łazience. One były po 1 euro chyba, więc grzech nie kupić. Kupiłam sobie również taki kapelusz, ponieważ nie wzięłam swojego żadnego. A tam było bardzo gorąco, bo było ponad 30 stopni w cieniu, 32 przeważnie. Więc kupiłam sobie za niecałe 5 euro taki kapelutek. Fajny całkiem, spoko, powiem wam. Fajnie się nosiło, dobrze służył. I fajniejszy jeszcze mój z Chorwacji z takim wywiniętym rondem całym do góry. Więc taki kapelutek. I ostatni zakup, ostatni. Jeden z takich fajniejszych to... Ta-da-da-dam. I żeby rozwiać wątpliwości, według mnie to nie jest oryginalny kors. Tylko udana replika, tak jak mojej tej mniejszej. To mi się trochę zgniotło w podróży właśnie, więc będę musiała czymś wypchać, żeby to się wyprostowało. Bo jednak do walizki. I kupiłam sobie właśnie tą torebeczkę. No spójrzcie, no napis jest...
Ja nie wiem, czy one się różnią. Jest szara, chciałam kupić taką brązową, ale była brzydziej zrobiona. Więc skusiłam się na szarą. Naprawdę spoko. W środku normalnie ma... Zaraz wam otworzę. O, zobaczcie. W środku normalnie to tłoczenie MK. Fajnie, tu ma jeden suweczek, tu ma kieszonki dwie. Jedyne co, to tylko nie dostałam do niej woreczka takiego tego ochronnego. No i nie miała tej oryginalnej metki, tak jak tamta, jak przychodziła. No ale... A i cena najważniejsza. Ta torebka kosztowała 25 euro. Czyli w przeliczeniu na nasze złotówki, które ja wymieniałam, 107,50. Więc obstęp na tym i ofer nawet taniej bym na pewno nie kupiła. Jest troszkę wygnieciona tu gdzie nie gdzie, no bo teraz po podróży w walizce, tam gdzieś jak ją wypcham trochę to się ułoży. Bo musiałam ją jakoś przewieźć. A był bardzo nieplanowany zakup dosłownie wczoraj przed wyjazdem. No więc 25 euro mam kolejnego Corsa. Ale mi się podoba, ja nie muszę wydawać, nie wiem, 1000 zł na torebkę, żeby mieć pewność, że jest oryginalna. Ta też mi się podoba. Wykonanie fajne. Tworzywo bardzo podobne do tej, którą mam, więc spoko. No. I to tyle było, jeśli chodzi o zakupy. Gdzie trochę tego było. Przyniosłam sobie parę pamiątek, ale bardziej tak dla kogoś. A jeszcze zaraz wam przyniosę i pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam mamie. No i dwie rzeczy, które kupiłam mamie, to taka ściereczka do kuchni. Czekała się z napisem kreta, oliwki, winko i tak dalej. Oni też winko dobre robią swoje i piwko. Więc taką ściereczkę i taką oliwę z oliwem dużą. Ta ma chyba 200 ml, jak dobrze pamiętam. I tutaj w składzie mamy oliwę z oliwek, białą i czarną musztardę, suszoną cebulę, marchewkę, czarną, zieloną, czerwoną i białą paprykę, cynamon i oregano. Czy tak się prezentuje? Aż szkoda będzie jej używać. No. I to. To teraz już jest naprawdę wszystko. Także to kiełupy przywiozłam z Grecji, plus za kobiece. Jeszcze muszę sobie usiąść zamówić piankę i Big Glossy. Od września by mi się subskrypcja skończyła, pakiet. No, więc ja się z wami żegnam. Dawajcie kciuki do góry, jeśli wam się podobało. Jestem zadowolona z tych zakupów ogólnie, szczególnie z torebki i z tego kremu. Są dwa moje najbardziej udane zakupy tegorocznych wakacji. No, dawajcie kciuki do góry i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, pa pa!